Cześć i czołem, z tej strony Telman z Tętego na Dwóch i dzisiaj wracamy ze stałą ekipą po dwóch miesiącach, uważajcie, po dwóch miesiącach przerwy wracamy do ścieżek przeklętych. I przypomnę wam i nam też, w sensie naszym graczom, co się działo na ostatniej sesji. Nasi gracze w ilości trzech, to jest ciekawe, opuścili grobowiec jakiegoś tam demona, też czempiona chaosu, razem z artefaktem, po który ruszyli za questem, tak mogę powiedzieć, za zadaniem od świątyni Ulryka. Towarzyszył im ślepy kapłan Odo. I nasi gracze po ucieczce z tego grobowca, uciekając przed zwierzoludźmi nocą przez las, otaczający przez Dragwald, otaczający ten grobowiec, no już powoli żegnali się ze swoimi żywotami, gdy obronie przed adwersarzami pomogli im tajemniczy wojownicy. W tym także Elliot, który w tym momencie, jakby nie patrzeć, gdzieś tam się będzie z tą drużyną dalej tułał. W drodze do Middenheim, ponieważ drużyna tych wojowników, ja chyba wspominałem, Elliot, że to byli, było Ordo Fidelis chyba, prawda? Tak. Drużyna tych wojowników obiecała naszym graczom, że odeskortuje ich bezpiecznie w stronę Middenheim. Natomiast pierwsza noc, jaka nastała naszych graczy, była dosyć obfitowała w najróżniejsze wydarzenia. Nie w takie, że nasz ukochany Bard, Ardos, postanowił odpicować swoją postać, założyć tą czaszkę na łańcuch z czaszką i ruszyć wesoło w stronę lasu, w stronę Dragwaldu. Na szczęście robił to na tyle niezdarnie, że pobudził wszystkich w obozie i następnie został spałowany po prostu przez całą ekipę i zglanowany na ziemi. Następnie czaszkę na łańcuchu zamknięto z powrotem w skrzyni i zapieczętowano dodatkowo łańcuchami od łowców czarownic. I warto wspomnieć, że Elliot otrzymał właśnie badziewny przedmiot. Od Sobermonksa i wykulał wiedźmi pierścień. Pewno gracze są ciekawi, cóż ten pierścień daje. Może dojść do tego, gdzie raczej kampanii. Dobrze. Moi drodzy, reszta nocy minęła dosyć spokojnie. Nad ranem, nie zjadłszy śniadania, nie chcąc mi trężyć czasu, kiedy budziliście się, zauważyliście, że wasi nowi towarzysze już spakowali wszystkie swoje rzeczy i oczekują na wyruszenie w stronę Middenheim. Hofer i jego ludzie, tak jak wam obiecali, tak zamierzają spełnić swe obietnice i odprowadzić was bezpiecznie do Middenheim. Zanim dotarliście do świątyni Ulryka, Hofer wraz ze swoimi przybocznymi odłączył się od was. Najwyraźniej nie chcą wchodzić do świętego przybytku. Poza tym nie wyglądają na
ludzi, którzy przypisywaliby sobie zasługi za udział w bezpiecznym dostarczeniu czerepu do Middenheim. Hofer prosił was nawet, byście nie wspominali o udziale Ordo Fidelis w tym całym przedsięwzięciu. Elliot, ciebie Hofer bierze na stronę jeszcze zanim oddalili się od reszty waszej drużyny. Mówi, że przedmiot, który w tym momencie dowieźliście do Middenheim, jest przedmiotem nad wyraz potężnym. Przedmiotem, który nie powinien ujrzeć światła dziennego, przynajmniej jego zdaniem. Jest to na tyle niebezpieczny przedmiot. Znaczy, Hofer nie wie, do czego ten przedmiot służy, ani komu może służyć. Natomiast sama ta moc płynąca z tego czerepu i to, co widział w nocy, przekonuje go do tego, że warto mieć ten przedmiot, a przynajmniej tą drużynę na oku. Zostajesz poproszony o to, żeby dopilnować, żeby właśnie nic nadzwyczajnego więcej się nie wydarzyło. Biorąc pod uwagę niezdarność tej całej drużyny, będziesz na pewno dobrym dodatkiem i takim silnym ramieniem, które wesprze ich działaniu. Oczywiście dalej jakby pozostajesz pod jurysdykcją Ordo Fidelis, natomiast na pewno będziesz proszony o to, żeby zdawać jakieś raporty z przebiegu jakby waszych podróży i tego, co ta drużyna będzie robiła. Hofer dodatkowo ma dosyć duże podejrzenia na temat tego ogólnie, co się dzieje w mieście i że są w tym mieście ludzie, nie ludzie, którzy bardzo chętnie by moc tego artefaktu wykorzystali na swoją korzyść. I po tej krótkiej dyskusji, krótkim dialogu między wami, reszta członków Ordo Fidelis po prostu się oddala w sobie jedynie znanym kierunku. W świątyni Ulryka czekuje was ojciec Ranulf. Wieść o odzyskaniu czerepu sprawia mu wyraźną ulgę. Jeden z młodszych kapłanów odbiera od was artefakt i bardzo ostrożnie zamyka tą skrzynię w kolejnej skrzyni. W żelaznej, okutej mosiądzem widzicie, prawdopodobnie gdyby był z wami Urgrim, potwierdziłby to, natomiast pokryty jakimiś tajemnymi runami. Widzicie, że skrzynia po zamknięciu runy rozbłysły na chwilę, po czym zgasły i już kilku takich młodszych adeptów, powiedzmy, młodszych kapłanów, po prostu podnosi tą skrzynię ledwo i wynoszą w sobie tylko znanym kierunku. Ojciec Ranulf proponuje wam przejść do sali jadalnej, gdyż chcę jakby podsumować całą tą waszą przygodę. Proponuję wam wino, wskazując na dzbanek, który znajduje się na tym stole i kilka kubków. Kiedy rozgaszczacie się przy tym stoliku, ojciec Odo prosi o wodę, którą donoszą mu ze świątynnej kuchni. Gdy tylko ojciec Odo dostaje wodę, ojciec Ranulf
wznosi toast za sukces waszej misji. Co wy tam śmieszkujecie? Słuchamy się w pełni, spokojnie. Dobrze. Ojciec Odo wznosi toast. Panowie, toż to wielki sukces. Sam arcykapłan Leibniz będzie bardzo zadowolony. To on zarządza świątynią, podczas gdy Ulryk przebywa w polu wraz z imperatorem. Bardzo zależało mu na tym, by ów czereb znalazł się w świątyni bezpieczny, z dala od rąk chaosu. A co do waszej nagrody? W tym momencie ojciec Ranulf przerywa, gdyż ojciec Odo nagle upuszcza swój kubek z wodą i pada w konwulsjach na ziemię. Widzicie, jak ślepy kapłan leży na ziemi i drga zarówno rękoma, jak i nogami. Widzicie, że w męczarniach bije się na podłodze po spożyciu tego, co miał w kuflu, w sensie w pucharze. Od razu instynktownie odstawiacie puchary z winem na stół. Ale żaden z was nie czuje nic nadzwyczajnego. Ani w smaku tego wina, ani w trzewiach, kiedy wino już do nich trafiło. Widzicie, jak ojciec Ranulf z przerażeniem odsunął się od stołu, złapał się jakby za krzesło, na którym siedział, i z oniemieniem patrzy na ojca Odo, który wije się w tym momencie w męczarniach na posadzce. Co tu się dzieje? O co chodzi? I ja podbiegam do ojca Odo, też się zrywam. Po pierwsze odstawiam ten kielich, z którego on pił, żeby nikt go przypadkiem nie przewrócił, żebyśmy jeszcze mieli czas go zbadać, a potem pochylam się nad ojcem Odo, patrząc, czy ja w jakikolwiek sposób mogę mu pomóc. Co robi reszta? Tylko zanim Eredin... No, Elio, dawaj. Bo on pił, dobrze pamiętam, on pił wodę, a my wino, tak? Tak, wy mieliście polane wino w kielichach, a ojciec Odo poprosił o wodę. Czy mogę podejść do miejsca, z którego... Bo ono było nalewane z miejsca, które było w tym pokoju, z jakiegoś, nie wiem... Nie, jakiś kadzik, kielich, czegoś takiego. Kielich został przyniesiony jakby z kuchni, z zaplecza. Bezpośrednio. To jakby, jak Redin stara się uratować ojca Odo, zanim go Lina dorwała, to chciałbym podejść do tego kufla i do tego kielicha i jakby do zbadać na tyle, na ile mogę, czy to wizualnie, czy to jakoś zapachowo, czy to na tyle, na ile moje zdolności mi pozwalają, żeby sprawdzić, czy jestem w stanie coś wyczuć stamtąd. Dobrze. Tak. Dobrze, więc tak. Redin, test leczenia na zero. Elliot, spostrzegawczość, bądź też, nie wiem, jakieś specjalne umiejętności, które masz. W twoim wypadku także na zero. Top, Vardos. Co wy robicie w międzyczasie? No ja też rzucam się pomóc naszemu towarzyszowi podróży. Złamu. No i też bym leczył, pewnie. Dobrze, tutaj wam wezmę pod uwagę ten test po prostu jako wspólny ze zbieraniem PS-ów. Więc ja sobie przerzuciłem. Dobrze. W razie czego. Mogę rzucać na wiedzę, na percepcję, albo na przykład na wiedzę czarownicę, albo na intuicję. Nie wiem, co wolisz. Wiesz co, to wybierz sobie percepcję albo wiedza czarownicę. To wolę percepcję. I będziesz miał też na zero. Vardos. Co ty w międzyczasie? Ja, bo to było przyniesione gdzieś tam z kuchni. Tak. To zwracam się do tego
ojca Ranulfa, tak? On Ranulf jest? Tak, ojciec Ranulf. Widzisz, że po prostu przerażenie w jego oczach i on jakby zamarł na tym krześle, na którym siedział. Od razu jakby kielich z winem, który miał, odrzucił od siebie, jakby on parzył. Widzicie, że ten kielich pofrunął, rozbił się o ziemię i po prostu to wino się rozlało na posadzce. A ojciec Ranulf siedzi jak skamieniały po prostu na krześle z oczami jak po złotym karlu po prostu, tak szeroko otwartymi i jakby patrzy się na całą tą sytuację. Widzisz przerażenie w jego oczach. I nie ma tutaj żadnych innych, powiedzmy tam, braci ani nic? Nie, w tym momencie nikogo tutaj nie ma. Okay. Oprócz was i oprócz ojca Ranulfa i ojca Odo. Ten służący... Czy tam... Ojcze, zawezwij pomocy jakiejś i sprawdzić trzeba, skąd tą wodę mu dano. Bo może ta woda zatruta, albo to przez ten przedmiot przeklęty, co żeśmy przynieśli. Widzisz, że on jakby chciał krzyknąć, ale tak jakby słowa ugrzęzły mu w gardle. Zaczyna się tak jakby krztusić. Pomocy! Pomocy! Słyszysz, jak w pewnym momencie już te słowa jakby docierają z jego gardzieli i roznoszą się tutaj po tym pomieszczeniu i prawdopodobnie po pomieszczeniach jakichś pobliskich. Natomiast czy oprócz tego warto coś robić? Bo jakby krzyczeć czy też mówić możesz, możesz jak, kiedy chcesz, tak? Natomiast jeszcze możesz jakąś akcję wykonać, typu, nie wiem, przemieścić się gdzieś, czy coś zrobić konkretnego. Chciałbym rozglądać się po tym pomieszczeniu, bo to niby może być od wody, a może nie być od wody. I mógł... Coś go mogło ugodzić, czy nie wiem, czy może na przykład jest w tym pomieszczeniu jakieś okno otwarte? Nie. Jest to pomieszczenie w kształcie prostokąta i nie ma tutaj w ogóle okien. Są takie ala, witraże, jak to w świątyni, ale to nie jest coś, co przez co przebija jakby światło z zewnątrz. To bardziej takie, trzeba powiedzieć, płaskorzeźby, czy też ryciny po prostu w szkle, w drewnie, które przedstawiają najróżniejsze sceny z życia samego Ulryka. Natomiast... I to pomieszczenie jest... słucham. To pomieszczenie jest długie. W jednym jego zakończeniu znajdują się takie dosyć duże i potężne odrzwia, przez które wchodziliście jakby do środka. Takie bardzo reprezentatywne, można by powiedzieć. Z sufitów zwiszają proporce rykan, najróżniejszych tam odłamów zakonu, czy też bractw. I w zwieńczeniu tego pokoju właśnie znajduje się taki podłużny stół na przynajmniej kilkadziesiąt osób, przy którym właśnie wy w tym momencie siedzieliście. Na samym jego końcu. I u wezgłowia jakby tego stołu siedział ojciec Ranulf. Natomiast wy siedzieliście po lewej i po prawej stronie. I z jednej strony znajdują się drzwi, które prawdopodobnie prowadzą do tej kuchni, czy do jakiegoś zaplecza, z których wyniesiono ten puchar z wodą. Natomiast z drugiej strony analogicznie są bardzo podobne drzwi, które prawdopodobnie prowadzą, nie wiem, może do jakiejś klatki schodowej, czy też do jakiegoś korytarza. Okej, czyli według mojej wiedzy tylko jakby przez te główne reprezentatywne drzwi dałoby się tu wejść i przez te dwa odrzwia tutaj obok nas w miarę. Tak, natomiast w tym momencie widzisz, że zarówno te odrzwia, przez które wy wyszliście, odrzwia na klatkę schodową, czy tam na ten jakiś korytarz, jak i do tej kuchni, czy do tego magazynu, są zamknięte. Jakby nikt nie stoi w drzwiach, nikt się nigdzie nie czai. Ojciec Odo dalej miota się na ziemi. Widzicie, że wykręca go wręcz, musi straszne katorgi w tym momencie przeżywać. Widzicie, że ścisnęło mu też jakby gardło, bo w niemym takim krzyku wije się po ziemi. Jakby mógł, to by sobie wydubał oczy. Widzicie, że naprawdę to, co się dzieje w jego trzewiach, jak jakiś ogień piekielny, jego straszny, to jest widok dla was w tym momencie. A na suficie nie ma żadnych, nie wiem, bel, czy żadnych takich, powiedzmy, nie wiem, jakichś łuków
podpierających sufit, za który, na których ktoś mógłby przebywać? Jak najbardziej. Możesz rzucić sobie na percepcję, jeżeli chcesz. Chciałbym, bo... Dobrze. Ktoś mógłby tam jakoś zręcznie próbować się ukrywać i po prostu nawet umknąć naszej uwadze. Spoko. I na co sobie rzucić? Na percepcję. Slash spostrzegawczość, czy co tam? Percepcja. Na zero? Na zero, tak. Na zero ze względu na to, co się tutaj dzieje. Dobrze, i teraz wracam do panów. Ja to przerzucę zaspaczenia, powiem ci. Tak, bo to jest krytyk w tym momencie, na leczeniu. A, dobrze się to się zapowiada. Ty jesteś tak... Pogódź się z tym, że wszyscy bogowie chcą, żebyś go zatłukł. I teraz tak. Rzuć jeszcze raz, jak rzucisz jeszcze raz krytyka, to go uratujesz, wiesz o tym, tylko musi być pech. Umrzesz razem z nim. Minus i minus daje plus. Czy coś z tym robisz? Jeszcze. Jedyną opcję już mam chyba tylko bohaterem. Tak. Oh fuck. Krytyk rzucił, tak go słabcy. Bo w tym momencie normalnie nie brałbym minusowych PS-ów. Jakby nie przeszkadzałby się Redinowi, po prostu byś jakby stał z rozłożonymi rękoma, nie wiedząc co zrobić. Natomiast w momencie krytyka, no tutaj te PS-y będą już się liczyły do waszej wspólnej puli. Redin ma 1 PS i ty minus 4, no to mówi samo za siebie. Zastanawiam się, czy... Redin nie miał... Jest tak mój kompan. Tak, użyję punktu bohatera. Dobrze. Tylko nie rzuć teraz krytyka, proszę cię. Nie, punkt i bohatera. Ustaw teraz 66, tak? 99. Nie, no 0,1 no już. Dobrze. Bob. Coś z tyłu głowy. Słyszysz, nie wiesz, czy to usłyszałeś, czy to były twoje myśli, czy to był szept Myrmidi? Wszystko ale też. Usłyszałeś szept w swojej głowie. I zdziwiło cię to, bo nie miałeś do tej pory do czynienia z niczym podobnym. To znaczy, z truciznami może i tak, ale nic nie działa aż tak szybko. Zadziało dosłownie w przeciągu parunastu sekund może od dotknięcia ustami kielicha. I ale wiesz, nie wiesz co to, ale wiesz, że na trucizny lepszą opcją jest spowodować wymioty. I w tym momencie podbiegasz do ojca Odo, przepychasz się nawet obok Eredina, który gdzieś tam starał się obrócić go na bok. Podbiegasz i gdybyś mógł, to byś wsadził ojcu Odo rękę po sam łokieć do buzi. Ale w momencie, kiedy wsadzasz mu palce, wywołujesz te wymioty, ojciec Odo jakby dalej rzuca się, Redin go łapie, stara się go przytrzymać, żeby sobie po prostu krzywdy nie zrobił jeszcze większej. W momencie, kiedy wy mu pomagacie. I faktycznie już po sekundzie widzicie, jak strzewi ojca Odo zaczynają wypływać po prostu żygowiny takimi falami. Elliot, ty nie widzisz tego, co się dzieje na podłodze. Natomiast jaki ty miałeś wynik? Stałem, ale plus 1 PS. Plus 1, okej. Słuchaj. Zauważasz na dnie kielicha, z którego ojciec Odo pociągnął dosyć znaczną ilość wody. Widzisz coś niezwykłego. Wiesz, co to jest, ale jest to zaiste niezwykłe. Dostrzegasz coś, co widziałeś raz do tej pory. I to kilka ładnych lat temu.
podczas nauk, które pobierałeś u łowców czarownic jeszcze jako podlotek. I kiedyś na zajęciach wasz wykładowca przyniósł coś z magazynów szkoły. I to, co widzisz na dnie tego kielicha, coś, co nie rozpuściło się do końca, to jest zielony, błyszczący proszek, który od razu wywołuje w tobie tą wizję tych zajęć, kiedy profesor przyniósł na zajęcia mały kawałek spaczenia, zamknięty w fiolce. Pamiętasz, że ten kawałek, ta bryłka maciupeńka, którą ten profesor przyniósł, ona tak samo się mieniła i świeciła. Takim zielonym blaskiem. I w tym momencie zamieszałeś jeszcze tym kielichem, ta bryłka się rozpuściła do końca. I czy jak to zdajesz sobie sprawę? Zobaczyłem. Z tego, że to dlatego tak szybko zadziałało, właśnie ze względu na to, że to był spaczeń. I zdajesz sobie sprawę z tego, że taka ilość, nawet na czyimś ubraniu, mogłaby spowodować naprawdę duże spustoszenie i mutację. Natomiast spożycie czegoś takiego, no to jest tak naprawdę wyrok śmierci i to w bardzo, bardzo morderczy sposób. To ja bym chciał zrobić coś takiego, że jakby odkładam to, Elios chce to odłożyć, obrócę się do nich, jakby tylko tak rzucę, że nie ruszajcie tego i jakby chcę ruszyć biegiem w stronę jakby tych za tymi ludźmi, którzy odnieśli to ten artefakt gdzieś, żeby się upewnić, że jakby on nie popadł już w niepowołane ręce, dobra? Okej, dobrze, spróbujemy. Vardos, patrzysz w górę i przyglądasz się tym drewnianym balom, które podtrzymują po prostu sufit tej sali. I oprócz zwisających z tego sufitu sztandarów, chorągwi, nie widzisz nic niezwykłego. Nikt się tam nie czai. Może jakieś tam pojedyncze pajęczyny, ale nie widzisz żadnej sylwetki, nie, skrytej gdzieś w jakimś cieniu, czy też może za jakimś z tych proporców. Z drugiej strony nie bardzo nawet widzisz, jak ktoś miałby tam wejść. Natomiast dla chętnego nic trudnego. Czaję. Jak rozumiem, Elliot już wybiegł? Elliot w tym momencie odstawia jakby puchar i rusza w stronę drzwi wejściowych. Tych głównych, czy tak, do... tych głównych. Tak, tych głównych. Chciałbym ruszyć za nim. Okej. Słuchajcie, w momencie, kiedy Tob starasz się jakby wydusić z ojca Odo, ile tylko się da, jego treści żołądkowej, Redin, pomagasz, jakby trzymając ręce, ojciec Odo w tym momencie pada z sił w ręce. Trzymasz go za korpus. Ojciec Ranulf cały czas krzyczy: pomocy, pomocy! Ale w tym momencie słyszycie jeszcze inne krzyki, dochodzące z kuchni. To są krzyki przerażenia, zdecydowanie przerażenia. Po chwili, Elliot, dobiegasz do drzwi wejściowych. Szarpiesz z całej siły za te podwójne odrzwia, ledwo otwierając je, na tyle, żeby móc wybiec na zewnątrz. Wybiegasz, rozglądasz się w lewo, w prawo. Pamiętaj, że ta czwórka tych młodszych kapłanów ruszyła w lewą stronę od wejścia, czyli w twoje prawo w tym momencie, jak wybiegłeś. Widzisz
korytarz, który prowadzi prawdopodobnie do klatki schodowej. Natomiast zanim jeszcze spojrzałeś w prawo, zbliżałeś się w lewo i zauważasz, że pomieszczeniem faktycznie, które było przylegało do tej sali, w której przed chwilą siedzieliście, musiała być faktycznie z kuchnia. Natomiast to, co zwraca twoją uwagę w tym momencie, to jest potok ludzi, którzy, potok służących, jakichś młodszych właśnie kapłanów, może właśnie pomocy takiej pennej, którzy wylewają się wręcz z tych drzwi, z tej kuchni. Widzisz, że ludzie tratują się nawzajem, niektórzy biegną na czworaka, ktoś tam się wywrócił, dwie osoby po nim przebiegły. I po prostu ludzie w bardzo zorganizowany sposób opuszczają kuchnię w tym momencie. Po chwili dobiega do ciebie Vardos i jakby stoicie w tym momencie razem przed tymi drzwiami. Widzicie popłoch, widzicie panikę w twarzach tych ludzi. Co więcej, na jednej z tych twarzy widzicie coś, co wygląda jak takie kilkucentymetrowej średnicy ropnie, które w tym momencie są bardzo obfite, jeżeli tak można powiedzieć, jakąś ropę, która się tam zbiera. I widzicie, że ten mężczyzna, to jest mężczyzna ubrany w najzwyklejsze jakieś ubrania, takie jakiegoś pomocnika czy służącego, stara się jakby dotrzeć na czoło tego pelotonu, który właśnie ruszył z kuchni. Widzicie, że odpycha tych ludzi, przerażony, i stara się kierować w stronę wyjścia ze świątyni. Widzicie, jak ktoś go popchnął i jeden z tych pryszczy pękł, zalewając mu twarz taką niezdrową ropą. Elliot, ty od razu zapala ci się czerwona lampka wewnątrz. Mutant. Natomiast Top, Eredin, staracie się ogarnąć ojca Odo, kiedy z drzwi od kuchni wbiega do tej sali, w której się znajdujecie, też kilka osób z obsługi, może kucharz, i widzicie, jak te osoby także z przerażeniem na twarzach uciekają po prostu stamtąd, pokazując palcami jakby w stronę tych drzwi. Mutanci! Oni zbudowali! Ratunku! I zaczynają uciekać także w kierunku zarówno tego wyjścia głównego, jak i tych drzwi za wami. I faktycznie w drzwiach, może jako trzeci, może jako czwarty, wypada kobieta. Czwarta. Wypada kobieta i widzicie, że jakiś sposób wygląda bardzo komicznie, bo ma dwie dłuższe ręce i jedną taką malutką, stającą w tym momencie gdzieś z okolic szyi. Widzicie przerażenie na jej oczach, widzicie niezrozumienie tej sytuacji, w której ona się znajduje. Nawet nie zdaje sobie chyba sprawy z tego, że ci ludzie uciekają przed nią. Ona też jakby stara się, przerażona, opuścić kuchnię i biegiem puszcza się w stronę o drzwi tych, których przed chwilą opuścił Elliot i Vardos. I oddaję wam głos w tym momencie. W sensie chłopakom. Vardos, Elliot, Eredin, Top. Jakby teraz jest czas na to, żeby deklarować cokolwiek. Cokolwiek chcecie. No to zaczynaj, Eredin, bo ci przerwałem chyba. Dobra, okej, no więc jakby słysząc te głosy tej służby, że tam mutanci, wstaje, wyprostowuje się, no i do tego drugiego kapłana, który jest z nami w pomieszczeniu, tylko rzucam, zajmij się ojcem. Ojcze, zajmij się ojcem. I natomiast do Toba, Tobie chyba musimy sprawdzić, co tam się dzieje. No i jakby wyciągam miecz i ruszam powoli w tamtą stronę. Mhm.
W kierunku kuchni, tak? No tak, tak, tam gdzie ktoś, gdzie stamtąd ktoś okay. wybiegł i tam wołał, tak, że tak. mutanci, no nie? Mhm. Dobra, to ja się upewniam, że Odo wygląda na w miarę żywego i chciałbym zatrzymać kogokolwiek z wybiegających ludzi. Już trochę im zajmie, zanim pewnie muszą przejść gdzieś w okolicy mnie, Redina i tak dalej, żeby dostać się do wyjścia. I chciałbym po prostu zatrzymać, mówić, czy coś jeszcze poza mutantami tam jest. Okej. Okay. Vardos, Elliot? Jakby w głowie Elliota, no mów, Vardos. Chciałbym zapytać tylko, czy my z Elliotem, albo przynajmniej, czy Vardos, dostrzegł kobietę z trzema rękami, która bieży w naszą stronę przez główną salę. Nie, jeszcze nie. Ty, Vardos i Elliot stoicie jakby teraz plecami do tych drzwi, którymi wyszliście. Natomiast patrzycie się w kierunku wyjścia z kuchni tego, które jest jakby na ten główny korytarz, nie na salę. I stamtąd właśnie wybiegł ten tłum służących. Razem z nimi na czele przebija się ten mężczyzna z tymi jakimiś takimi rupiącymi ranami na twarzy. Natomiast tej kobiety... I oni mają jakby tylko te bąble, nie? W sensie takie nie mają czwartej ręki czy drugiej głowy. Nie, on wygląda jak, no nie wiem, trędowaty, czy po prostu ktoś, kto przechodzi jakąś ospę. Natomiast te bąble, no one są gigantyczne. To wiesz, to nie jest pryszcz, tylko to jest no coś wielkości, nie wiem, kciuka. Takiej wielkości te pryszcze. Też rany na twarzy, które po prostu pękają i czujecie ten smród taki. Gnijącego mięsa, który się dobywa po prostu z tej ropy, w tym momencie zalewa mu twarz. Jakby teraz w głowie Elliota się taka dzieje bitwa, bo z jednej strony no tu jest chaos, więc trzeba od razu wytłuc ten chaos, co się wylewa z kuchni, ale z drugiej strony gdzieś pod tutaj krąży sobie taki dość specyficzny, potężny artefakt chaosu, który może sprawić jeszcze większy zamęt w świecie niż kilku tam jakichś obsypanych człowieków. I wydaje mi się, że Elliot jakby, jako że nie widzi, bo jakby zobaczył od razu trzecią rękę, to by była jedyna opcja. Ucinasz wszystkie po kolei, a potem głowę. I potem zadajesz pytanie. No ale, że nie widział. Tak, a potem się pytam, skąd ją masz, nie? No ale, przepraszam, skąd ją masz? Ale, że nie widział tego. No to jakby w tym momencie szybko łapie Vardosa za rękę i jakby ciągnie go w stronę, w którą mieli iść, i wpycha go w ten tłum i ciągnie go w stronę, w którą jakby zamierzali biec za tym, za tym jakby artefaktem i mówi do niego: szybko, oni sobie poradzą, musimy ochronić artefakt. I jakby gdzieś tam rozpędzając się, już patrząc po tym i analizując to wszystko, już dobywa gdzieś tak na wszelki wypadek miecza. Znaczy, jakby nie trzyma Vardosa cały czas za rękę, tylko to jest takie szarpnięcie i ja ruszam. I jakby już, jeśli on nie pójdzie za mną, to go zeżry tłum. Więc generalnie trochę taki mały wybór mu dałem, ale tak sobie to pokalkulował Elliot. Znaczy, no jak Elliot mnie pociągnął, to jakby ja już ruszyłem za nim, tak, jego tempem, starając się dotrzymać mu kroku i też, powiedzmy, gdzieś tam gotując się pod względem, powiedzmy, bojowym. Okej. Okay, będąc w gotowości. Ruszacie zatem w prawo, tym korytarzem, gdzie zniknęli wam ci pomniejsi kapłani, czy też mniejsi rangą kapłani, Ulryka, razem z tą skrzynią okutą runami. Redin i Tob. Faktycznie, ojciec Ranulf schodzi na kolana z tego krzesła, na którym siedział, i doczołguje się jakby na czworaka, do ojca Odo, starając się go gdzieś tam odciągnąć od tej kałuży żygowin w tym momencie, która pokrywa podłogę. Natomiast wy odwracacie się w kierunku drzwi, z których słychać było te wrzaski, krzyki, i w tym momencie, z których wybiegli służący.
I widzicie faktycznie kobietę, która równie przerażona jak ci służący, stara się, rusza w kierunku tych głównych drzwi, jakby tego pomieszczenia, tej sali, w której się znajdujecie. I możecie spokojnie do niej dopaść. To nie jest problem. Jakby od razu zrywacie się z ziemi, jesteście w stanie dopaść do niej, jesteście w stanie dopaść do kuchni. Więc pytanie, gdzie się skierujecie z wasze kroki? Bo my nie widzimy tej skrzyni, która jest tam wynoszona. Nie, skrzynia została zabrana jeszcze zanim wy weszliście w ogóle do tej sali. Okej, więc ja jakby nie będę szarżował. W sensie upewniam się tylko, że nikt nie idzie w naszą stronę. Wiesz, po prostu stanę przy tych drzwiach, żeby tam jakby ojciec Ranulf mógł pomóc ojcu Odo. No i będę chciał raczej zadbać o to, żebyśmy ich odprowadzili w bezpieczne miejsce, niż po prostu wdawać się w jakieś bójki, a ich zostawiać tu samych. Więc wiesz, no podbiegam do tych drzwi i w nich się zatrzymuję, jakby patrząc, no i jakby przez ramy się oglądając, tobie musimy ich stąd zabrać. Tobie. Ich, czyli kapłanów, right? Okay. Kapłanie, musimy stąd zabrać kapłanów. Tak, ale... No, tak, idźmy. No i biorę halabardę, swoje rzeczy i... Za Redinem. Taki tobołek na halabardzie, no to... Dobrze, tak. Słuchaj, starasz się pomóc ojcu Ranulfowi, żeby gdzieś tam podźwignąć ojca Odo. On jest w tym momencie w stanie kompletnego wycieńczenia. Widzisz, że na pewno miało to na niego bardzo duży wpływ, bardzo dużo energii. On już był bardzo zmęczony całą tą podróżą. Natomiast w tym momencie widzisz, że jakby ostatki sił zostały z niego wyciągnięte jakby przez tą zatrutą wodę. I on się wam przelewa wręcz w rękach. Nie jesteś w stanie oszacować jakby punktu ciężkości, staracie się go podnieść. On się po prostu jak worek kartofli zachowuje. Po prostu rozsypuje się, nie jest w stanie ustać na nogach. Masę Redin, ty zauważasz trzecią, z twojego punktu widzenia drugą, tę trzecią osobliwą postać w kuchni. Zauważasz kucharza w kitlu kucharskim, w czapce kucharskiej. Miota się jakby w jednym z rogów kuchni. Widzisz, jakby chciał coś odrzucić energicznie od siebie. Widzisz przerażenie na jego twarzy, widzisz, że jest cały spocony. Widzisz przerażenie w jego oczach. O co chodzi? Na Ulryka! Co się dzieje? I widzisz, w tym momencie on się odwraca w twoją stronę i widzisz, że ma tasak, tak jakby przyrośnięty do dłoni. Widzisz, tak jakby dłoń zalała rękojeść saka i stała się po prostu jednością z ostrzem. Widzisz, jak on macha tą ręką, tak jakby starał się odrzucić ten tasak. I widzisz, jak po prostu odwraca się to w lewo, czy to w prawo i widzisz jeszcze resztki jakichś służących, którzy na czworaka uciekają po prostu z tej kuchni. Ktoś się chce przecisnąć obok ciebie między nogami, wiesz, żeby tylko jak najszybciej opuścić kuchnię. Wardos. Czy ja z kuchni, jeszcze wybacz tę przerwę, czy widzę jakieś inne wyjście z kuchni? Widzisz jedne drzwi, które prowadzą tak jakby jeszcze dalej w stronę jakby, tak jak to siedzisko, na którym siedział ojciec Ranulf, to w tamtą stronę prowadzące. I drugie od drzwia, którymi właśnie w tym momencie ludzie uciekają jakby na tą główną aulę, z której wy tutaj weszliście. Dobra, okej, czyli... Pobierzył Vardos i Elliot. Czyli skoro wiem, że jakby to nie są jedyne jakby... Bo tylko przypomnij mi jeszcze, Vardos i Elliot wybiegli tymi drzwiami do kuchni, czy innymi? Innymi. Nie, oni wybiegli tymi drzwiami, którymi wy weszliście do tej sali. Okej, więc w takim razie ja te drzwi do kuchni będę chciał zamknąć,
jakoś je, wiesz, zabezpieczyć i tak dalej. No my raczej, jeśli będziemy wyprowadzać ojca Odo i ojca Ranulfa, to nie będziemy raczej tędy szli, a zawsze to jedna jakby droga mniej do żeby się dostali tacy jak chociażby ten kucharz. Więc wiesz, no, będę chciał je zamknąć, zabezpieczyć, nie wiem, jakimś... No czymkolwiek wsadzić, wiesz, no kawałek jakiegoś mebla, nie wiem, może z jakiś stojak na ubrania czy coś, wiesz, zablokować. Ogólnie te drzwi tak, jak się da, zabarykadować, no i skupić się na tym, żebyśmy i całą naszą czwórką wydostali się w jakieś bezpieczne miejsce. Top. W którym kierunku zabierasz, jakby prowadzisz ojca Ranulfa i ojca Odo? Masz w tym momencie tak. Masz drzwi do kuchni, w których właśnie przed chwilą zniknął Eredin. Widzisz, jak ludzie jeszcze uciekają przez te drzwi, przez które właśnie zniknął Eredin i bieżą w stronę tych głównych drzwi, którymi wyszli Vardos i Elliot. Widzisz te drzwi otwarte przez Eliota. Widzisz, jak Vardos z Eliotem po chwili jakby zawahania ruszają w prawą stronę i znikają. Te główne drzwi prowadzą na dół. Te główne drzwi prowadzą do Ały. No, na taki główny korytarz, powiedzmy, i potem na zewnątrz świątyni. Natomiast jeszcze są te trzecie drzwi, które nie wiesz, gdzie prowadzą, ale prowadzą jakby w drugim kierunku niż kuchnia. Odwrotnym kierunku niż kuchnia. No to tam, gdzie Elliot poszedł, myślę. Okej, czyli do głównych drzwi na wyjście na korytarz. Dobrze. Elliot. Vardos. Biegacie w ten korytarz, gdzie zniknęli ci kapłani. I tam jest tylko jedna możliwa droga, gdzie ta skrzynia mogła zniknąć. Dobiegacie do drzwi, otwieracie je do środka i parowujecie do pomieszczenia. Jest to taki troszkę szerszy korytarz. Takie pomieszczenie, powiedzmy, może do przyjmowania jakichś interesantów. Widzicie, że stoją jakieś krzesła, takie ławki pod ścianami. Ale to, co przykuwa waszą uwagę, to jest to, za czym tak naprawdę tutaj ruszyliście. Właśnie ta skrzynia, która w tym momencie leży jakby na końcu tego pomieszczenia. Widzicie tych czterech kapłanów, którzy nieśli jeszcze tą skrzynię całkiem niedawno, stojących jakby za nią, przestraszonych trochę. Natomiast oni się chowają za plecami pięciu mężczyzn. Widzicie czterech potężnych wojowników z gołymi torsami, które mają tylko przewieszone takimi, ciężko nazwać tuniką, o takim skrawkiem materiału po prostu na plecach, którzy na ramionach mają jakiś taki futrzaste takie naramienniki, prawdopodobnie ze skóry jakiegoś wilka albo niedźwiedzia, i którzy dzierżą potężne topory w dłoniach. Natomiast piątą osobą jest, którego zaraz wam pokażę. Mężczyzna w dosyć podeszłym wieku, który ubrany jest w szatę, na jego szyi zwisa łańcuch zakończony toporem, jesiorkiem w kształcie topora. Widzicie, że w dłoni dzierży ostór, który zwieńcza sztuczny płomień wykuty w jakimś metalu, oraz taka podkowa, na której końcach znajdują się łby wilków wykute. Sam, oprócz tej tuniki, tego stroju, ma przypięty wilczy płaszcz do pleców,
a głowę, na głowie ma, głowę ma zwieńczoną głową wilka, wilczura białego. Prawdopodobnie domyślacie się, że jest to sam arcykapłan Klaus Leibniz, o którym wspominał przed chwilą ojciec Ranulf. Widzicie, że mężczyzna ten stoi jakby na froncie tych czterech wojowników, którzy no stoją w pozycji takiej, że raczej nie pozwolą nikomu dojść do tej skrzyni. Widzicie, jak w tym momencie rzucają w waszym kierunku bardzo, bardzo złowieszcze spojrzenia. Redin. Dobiegasz do tych drzwi, które prowadzą na ten główny korytarz. Słyszysz tam jakiś harmider, jakieś zamieszanie. Słyszysz przekleństwa, które ludzie rzucają w czyimś kierunku. Obelgi, groźby. Natomiast ciebie to nie interesuje. Zamykasz te drzwi. To, co ci wpadło w rękę, to była chyba jakaś szczota, taka do podłogi. Zastawiasz te drzwi tak, żeby nikt nie mógł ich otworzyć od zewnątrz i odwracasz się. Widzisz tego kucharza, który jak przestraszona ofiara czy jakieś takie przestraszone zwierzę w tym momencie wkulił się jak tylko mógł mrogu, w którym jeszcze przed chwilą miotał się, próbując odrzucić ten tasak przyrośnięty do ręki. Widzisz, że kucnął. Poczekaj, że ci przerwę. To znaczy, że między komnatą, w której my byliśmy, a kuchnią nie było żadnych drzwi? Były. Bo wiesz, bo mi chodziło o to, że skoro my byliśmy w tej komnacie, to żeby zamknąć dostęp od kuchni, a my jesteśmy dalej w komnacie. Do tej komnaty. Okej, myślałem, tak, że chodziło żebyśmy, o ci... Nie, że do tej komnaty, żebyśmy potem mogli sobie wyjść, a to zawsze jedno, wiesz, żeby nam nikt zza pleców nie wyszedł na tej zasadzie. Dobrze. Komnatę zabezpieczyć i ich wyprowadzić jakimś innym wyjściem. Okej, to nie ma problemu. Źle cię zrozumiałem, bo w takim razie łapiesz tą szczotę, zamykasz te drzwi i od strony tej sali, w której się znajdowaliście, po prostu blokujesz te drzwi tak, żeby ten kucharz, jeżeli chciałby tu wejść, nie mógłby otworzyć tych drzwi po prostu z zewnątrz, a znaczy mógłby, aby to wymagało po prostu dużej siły z jego strony. Odwracasz się i widzisz Toba, który pomaga ojcu Ranulfowi i Odo ruszyć w kierunku wejścia do tej sali. Vardos, Elliot, stoicie i jest taki impas. Wbiegliście, jakby wyhamowaliście tą prędkość, którą już zdążyliście sobie nabudować i stoicie naprzeciw pięciu konkretnych wojowników plus czterech tych młodszych kapłanów, którzy są schowani za ich plecami i tylko tak wyglądają jakby za ich pleców. Jakby Elliot ma takie, no fajnie, że jesteście, tylko co się stało, czemu się zatrzymał konwój, nie? Z tym, i tak nie chowając jakby tego miecza, on staje i po pierwsze jakby chce nasłuchiwać, czy za nimi narasta ten tłumu mutantów, czy nie? Nie, za nimi nie. Widzisz tak jakby dalej, przechodząc przez nich, za plecami tych kapłanów młodszych, widzisz kolejne drzwi, które prawdopodobnie gdzieś tam wiodą w głąb tej świątyni. Widzisz, wygląda to tak, jakby oni w momencie, kiedy się zaczął jakiś harmider, jakieś krzyki, wrzaski, wygląda tak, jakby po prostu ci kapłani zatrzymali się, no i teraz jakby bronili, tak, tego miejsca przed jakimś nieznanym czymś, co po prostu gdzieś tam się pojawiło. Widzisz? To Elliot jakby chce na nich spojrzeć i się tak patrzy, dlaczego nie odnieśliście tego artefaktu do bezpiecznego miejsca, tylko czekacie w środku korytarza. Widzisz, jak jeden z tych Ulrykan z toporem dwuręcznym rzuca w twoją stronę. Zamilcz! Po czym z ust arcykapłana wydobywają się następujące słowa.
Kim jesteście? I co tu się do cholery dzieje? Odpowiadając na twoje pytanie, nie ma w tym momencie bezpieczniejszego miejsca niż to pomieszczenie całej świątyni Ulryka. A jest to ponieważ? Widzisz, jak mężczyzna ten spogląda się w prawo i w lewo, po czym na ustach tych czterech Ulrykan widzisz, jak pojawia się taki złowieszczy uśmiech. Widzisz, że oni górują nad tobą, przynajmniej o głowę. Wyglądają trochę jak tacy barbarzyńcy z Norski, o których słyszałeś. Na pewno. Z jednej strony teraz to. Na pewno ich rodzice karmili ich kurczakami. Ale myślisz, że oni sami odgryzali im głowy, zanim zjedli resztę? Rodzicom czy kurczakom? Nie wiesz, tego nie jesteś pewien. Z jednej strony żałuję, że nie grał Urlina w tym momencie, a z drugiej strony się cieszę, bo wiem, co bym zrobił. Jakby Elliot. W tym momencie Elliot już jakby do, mimo wszystko nie z takimi kultystami już sobie radził, ale z drugiej strony bardzo raczej wątpię, że sobie z nimi radził, więc opiera po prostu ten miecz o ziemię i patrząc prosto na tego, to jest arcykapłan, tak? Tak ci się wydaje. Na niego mówi: do waszej świątyni wdało się rozpaczenie. Widzisz, jakiego... to rozpaczenie. Mhm. Mów. Prawdopodobnie chce dostać się do tego artefaktu. Mhm. Widzisz, jak na wspomnienie o spaczeniu jego oczy delikatnie się rozszerzyły. Tak jakby zaciekawieniu, ale jego twarz nie wyraża żadnych emocji. Natomiast widzisz, że faktycznie oczy się rozszerzyły na wzmiankę o spaczeniu. Vardos. Jak? Czy ty wyglądasz w ogóle zza Eliota? Generalnie jakby w momencie, w którym tak tutaj prawda, tenże Bretończyk zaczął tak trochę się stawiać tym Ulrykanom, którzy ewidentnie wyglądają jak Ulrykanie i jakby ewidentnie tutaj ta skrzynia wydaje mu się raczej bezpieczna i nie Vardos w ogóle nie wątpi w fakt, że jest to aktualnie najbezpieczniejsze miejsce w tej świątyni, to miał się coś odezwać i poniekąd chciał powściągnąć tutaj konie Bretończyka w tym takim stawianiu się. Ale jak tutaj faktycznie zaczął się temat, tutaj zaczął Bretończyk coś mówić o tym, o spaczeniu, to tak jakby cały zapał do, prawda, wtrącania się w tą dyskusję raczej w nim delikatnie przygasł, no bo miał powiedzieć o mutantach, ale tutaj w sumie Bretończyk powiedział o mutantach i jeszcze zaczął coś gadać o spaczeniu i jakby raczej wydaje mi się, że w obecnej sytuacji tak bezpiecznie nawet tak cofnie się o pół kroku, jakby Bretończyk nagle wziął jakiś zamach, wymach, czy Kigo wie, co tam on by chciał teraz zrobić, bo z Bretończykami to w sumie nic nigdy nie wiadomo. Widzisz, że w dziwny sposób zaczyna ruszać swoim mieczem. Natomiast Vardos, robisz krok, nawet dwa może w tył. Nie wiem, ile masz wzrostu, ale czujesz, jakbyś się skurczył delikatnie o jakieś 5, może nawet 10 centymetrów. Nie wiesz, czy to po prostu szyja już zniknęła, kiedy twoja głowa chowa się w twoich ramionach, ale ewidentnie nie chciałbyś w tym momencie stać pomiędzy Eliotem a tą piątką Ulrykan, a tak naprawdę to dziewiątka. Tak. Atmosfera jest gęsta, muszę ją nożem kroić. Ale Vardos, ty jesteś bardzo spostrzegawczym gościem. Rzuć tak czy siak, Vardos. Chciałbym mieć tak czy siak.
No, już rzucę. Wiesz co, bo trochę cię tnie i się chyba wbijamy po prostu sobie nawzajem. Rzucę proszę na spostrzegawczość. I w międzyczasie, jak będziesz rzucał, możesz... Percepcja, tak. Możesz powiedzieć to, co chciałeś. Jakiś modyfikator? Nie, na zero. Na zero. Po prostu chciałem nadmienić, że bardzo stara się tak zachowywać, aby być ostatnią osobą, która mogłaby być posądzana o próbę tutaj jakiegoś ataku na tę, prawda, wszystko odporną skrzynię. Mhm. Słuchaj, dochodzą cię jakby głosy za was, czyli z tego korytarza, z którego tutaj wybiegliście. Jakieś krzyki, jakieś przekleństwa, ktoś kogoś wyzywa od pędożonych mutantów. Jakby dochodzą cię takie krzyki jakiegoś rozjuszonego tłumu. Natomiast... Zamknąć za nami drzwi. Możesz, jak najbardziej. To jest rzecz, którą chciałbym zrobić. Drzwi, którymi weszliśmy, chciałbym je zamknąć. Mhm. Spoko. Aby zamknięte były. Dobrze. Tob, Redin. Zmierzacie w kierunku wyjścia z tej sali. Dochodzicie. Tob, pomagasz ojcu Ranulfowi prowadzić, tak, wyciągnąć po ziemi ojca Odo. Eredin, wychodzisz, no jako jedyny tak naprawdę taki z wolnymi rękoma, wychodzisz przez te drzwi i widzisz następującą scenę. Widzisz mężczyznę, takiego podziobanego na twarzy. Nie wiesz, czy to są rany, czy to są jakieś pryszcze, takie ropniaki. Natomiast widzisz, jak taki mężczyzna właśnie, jak przerażona zwierzyna w tym momencie, zagoniony przez kapłanów, przez służbę, kąt tego korytarza. Widzisz, jak gdyby mógł, to by się wcisnął w ten kąt i zniknął gdzieś tam w jakąś spoinę, w dziurze w spoinę, między cegłami, między kamieniami. Natomiast widzisz, jak otacza go tłum służących, właśnie jakichś młodszych kapłanów. Widzisz, jak wszyscy patrzą się na niego z nienawiścią. Ludzie, z którymi on jeszcze przed chwilą normalnie pracował sobie w tej kuchni, prawdopodobnie których bardzo dobrze znał, w tym momencie wyglądają, jakby mieli go za chwilę rozszarpać żywcem. Natomiast chyba jedyna rzecz, która ich powstrzymuje, to jest właśnie to, że ono faktycznie wygląda no nieciekawie. Może to, że nie chcą go po prostu dotykać. Natomiast gdyby mieli to, co mają pod rękoma, jakieś świeczniki, nie wiem, jakieś krzesło, w tym momencie zostało rozbite na ziemi i gdzieś tam, wiesz, każdy łapie po tej bladze z tego krzesła, gdzieś tam jakiś świecznik poleciał w jego kierunku, no i słyszysz właśnie obelgi, które lecą. Ty chędożony mutancie, zabić go, zabić go! Cholerne mutanty, nie? I jakby ci wszyscy ludzie, taka chmara po prostu się zebrała i gdzieś tam go po prostu nękają w tym narożniku. Ale jakby nie widzisz oprócz tego w dalszej części korytarza, czy to w tej stronie, w którą pobiegli Elliot z Vardosem, czy w drugą, no nie widzisz jakby żadnego zagrożenia dla was w tym momencie. Okej, okay, więc widząc, że ci ludzie są tam skupieni na tym biednym człowieku i też nie chcąc się póki co jeszcze angażować w żadne spory, bo jednak chcę przede wszystkim o nasze bezpieczeństwo zadbać. Odwracam się, upewniając, że trzej kapłani idą za mną. Pokazuję ręką, żeby dalej to robili. No i będę jakby prowadził ich w stronę, w którą pobiegli Elliot z Jaskrem. Mhm. Dobrze. Ruszacie tym korytarzem. W momencie, kiedy wchodzisz do niego, widzisz, że drzwi na końcu się zamykają z takim głuchym trzaskiem. Zdążę w taki, w sensie, widząc, że się zamykają, bo nie widziałem, kto je zamyka. Nie, już one były w takim miejscu, że po prostu tylko trzask, okay, i zostały zamknięte. Więc jakby krzyczę po prostu, wiesz, no, imiona, które znam, więc krzyczę Elliot i krzyczę Jaskier, no licząc, że być może oni gdzieś tam są w okolicy i to usłyszą. No jeżeli nie, to będę próbował, wiesz, no po,
będziemy podchodzili do tych drzwi, no i będę gdzieś tam je w nie łomotał, krzycząc dalej. Dobrze. Elliot. Vardos, nie Jaskier. Vardos. Vardos. Elliot. Patrzycie, wasz wzrok krzyżuje się z wzrokiem arcykapłana. Widzicie, że jest naprawdę potężnym mężczyzną, sięgającą ramion jakby grzywą takich szpakowatych włosów. Natomiast to spojrzenie, które wymieniliście, no, jego stalowe oczy zdają się jakby przenikać do głębi samej duszy. Czujecie się nieswojo, bardzo nieswojo, jakby w tym towarzystwie. Czujecie jakąś taką potęgę, jakąś taką siłę niezrównaną, która przez ten wzrok was świtruje. Jego szaty kapłańskie nie skrywają jakby takiej typowej sylwetki kapłańskiej. Widać, że ten człowiek czuje się w świątyni, w tym miejscu, w którym teraz się znajduje, no jak na polu bitwy. Widzicie, że ta szata opina go, że jest naprawdę masywnym, potężnym mężczyzną. Gestem ręki wskazuje wam jakby te drzwi za nimi, po czym odwraca się na pięcie i rozkazuje tym kapłanom ruszać dalej ze skrzynią. Natomiast tych czterech Ulrykan rozsuwa się jakby przed nim, tworząc taki szpaler. Arcykapłan rusza po prostu przodem, wymija tych kapłanów i otwiera drzwi. Widzicie, za tymi drzwiami znajduje się taki coś ala gabinet albo jakaś sala. Trochę wygląda jak na salę taką. Widzicie na końcu przez te drzwi jakiś taki tron dosyć konkretnych rozmiarów. Myślicie, że to musi być jakaś sala po prostu audiencyjna, czy jakiś gabinet właśnie arcykapłana. I on po prostu rusza w tamtym kierunku. Jakby Elliot idzie za nimi, znaczy już chowa teraz miecz normalnie do pochwy, ale jakby ręka cały czas na nim, na tym rękojeści zostaje, no i rusza za nimi. Tylko się obraca przez ramię na Vardosa i na te drzwi, które zamknął. No i jakby mu tak kiwa głową, że no jakby no chodź, no jakby tamci co taki z domysłem, że no tamci sobie poradzą przecież. A są rzeczy ważne i ważniejsze, a w tym momencie mimo wszystko najważniejszy jest ten artefakt. Zresztą do którego Vardos już był dosłownie i wcześniej przywiązany. Nawet bardzo. Słuchaj, widzisz następującą scenę. Arcykapłan wymija tych pomniejszych kapłanów, ruszając w kierunku tej sali. Natomiast przechodząc, rzuca jakby w ich kierunku: sprawdźcie, co z ojcem Ranulfem. I rusza gdyby nic przed siebie. Po czym ci kapłani tacy trochę zdezorientowani, już mieli się łapać za tą skrzynię, teraz tak się od tej skrzyni wyprostowali i podchodzi jeden z tych Ulrykan. Zawiesza sobie topór przy pasie, łapie tą skrzynię oburącz, podnosi ją jak gdyby nigdy nic, jak malutkie dziecko i po prostu rusza za arcykapłanem. Po czym z tego szpaleru odchodzi jeden z tych Ulrykan razem z tymi czterema młodszymi kapłanami i ruszają w kierunku drzwi, które właśnie zamknął Vardos. Tych dwóch pozostały Ulrykan jakby czeka, aż wy ruszycie za arcykapłanem. Dalej jakby nie ruszając się z tego szpaleru, ale w tym momencie już opuszczając te topory, nie widząc w was żadnego zagrożenia. Magiczne. No to chyba ruszamy. W sensie Vardos rusza. Ja ruszam. Redin. Nieśmiało i powolutku. Ruszacie w kierunku tych drzwi. Dobiegacie do nich, ciągnąc za sobą ojca Odo i Ranulfa, słysząc za waszymi plecami już ucichające krzyki, te wrzaski.
Natomiast w momencie, kiedy już mieliście otworzyć te drzwi, one się otwierają i widzicie za nimi właśnie czwórkę kapłanów i jednego naprawdę bardzo rosłego mężczyznę, który wygląda na jak dzikus z północy. Domyślacie się, że to, no, ty na pewno zdajesz sobie sprawę, że to jeden z Ulrykan. Nawet mogę ci, wiesz co, rzuć sobie na wiedzę Imperium, może? Myślisz, że mam coś takiego? Myślę, że tak. Jesteś człowiekiem. Mam wiedzę Rejkland lub teologia. No, Rejkland. Ewentualnie teologię. Co masz więcej? Teologię na jakiś plus, minus? No ty nawet możesz plus 10. Okej. Okay. Wow. No słuchaj, od razu jesteś 100% pewien, że to jest Ulrykanin. A dwa, że to jest prawdopodobnie Ulrykanin z Bractwa Topora. Wiesz, widzisz na szyi tego mężczyzny właśnie łańcuch zakończony takim srebrnym toporkiem. Bardzo podobny do tego, który dzierży w ręku. Tylko, że ten w ręku jest mniej więcej wielkości Vardosa i byłby w stanie przepołowić cię na pół jednym zamachem. Czyli taka halabarda. No, tylko to jest bardziej taki dwurak, nie? Który on trzyma po prostu w jednym ręku. Pamiętasz z teologii, jakby z nauk, które pobierałeś, że jest to, że Bractwo Topora jest elitarnym stowarzyszeniem w strukturach Gwardii Teutogenów. I do tego bractwa przyjmuje się jedynie najbardziej wojowniczych i najżarliwszych wyznawców Ulryka. I pamiętasz jeszcze, że bractwo to, jego początki tak naprawdę, sięgają jeszcze czasów sprzed narodzin Sigmara, gdy Teutogeni byli najpotężniejszym ludem na terenach obecnego północnego Imperium. Okej. Okay. No to niech będzie pozdrowiony Ulryk i mam symbol religijny Ulryka na mojej halabardzie, przywiązany między innymi. Widzisz, w momencie, kiedy dobiegacie do tych drzwi, widzisz, że ci jakby ten Ulrykanin pierwszy przeciska się jakby przez te drzwi, widząc was, najpierw tak zamiera, ale potem widząc te znaki właśnie Ulryka. Redding, gdzie ty trzymasz swój znak Ulryka? Czy ty nosisz go jakby na szyi, który otrzymaliście, czy nie? Redding? Tak, tak. Jeszcze raz, jakbym mógł prosić, bo coś zawiesiła. Okej. Okay. Czy ty nosisz ten znak Ulryka, który dostaliście, te wisiorki od ojca Ranulfa? Tak, tak. Może nie wiesz, gdzieś tam... Ja mam masę różnych wisiorków, więc na pewno gdzieś tam go dołączyłem. Jeśli nie na szyi, to gdzieś na sprzączce pasa. Ale tak, tak. Mam gdzieś ten symbol. Okej. Okay. On, zauważając właśnie te symbole na was, a tuż za wami ojca Ranulfa z ojcem Odo, notabene podtrzymując ojca Odo, jakby rozluźnia się ewidentnie, ale słysząc te wrzaski, rusza w tamtym kierunku. Natomiast tych czterech kapłanów dobiega od razu jakby do ojca Odo. Dwóch z nich podnosi go jakby na swoich ramionach, przejmując go od was. Dwóch podbiega do ojca Ranulfa. Ojcze Ranulfie, co tam się dzieje? Co tam się stało? Nie wiem, bracia, ale... Idźcie zobaczyć, bo tam naprawdę jakieś dantejskie sceny się dzieją. No i oni pobiegli za tym Ulrykaninem, żeby sprawdzić, co tam się dzieje. Natomiast wy widzicie w tym momencie przez te drzwi otwarte, jak Elliot z Vardosem znikają za jakimś potężnym mężczyzną w drzwiach naprzeciwko. I to, co jakby sprawia, że... nie czujecie się pewnie dosyć, żeby tam wchodzić. To jest właśnie dwóch kolejnych Ulrykan z tego Bractwa Topora, którzy stoją za już Elliotem i Vardosem i w tym momencie spojrzeli się na was. Widzicie w ich spojrzeniu
coś ciężkiego. Coś jakby dziesiątki włóczni w tym momencie przebijały wasze dusze. Wiecie, że to nie są żarty, że to są wojownicy, którzy byliby w stanie bez najmniejszego problemu rozpłatać was tutaj na miejscu i prawdopodobnie nic by sobie z tego nie zrobili. A zwłaszcza gdyby jeszcze wpadli w jakiś szał bojowy, z czego słynie Ulryk i ogólnie Ulrykanie na polach bitew. Widzicie w tym momencie plecy Eliota, a za nim Vardosa, które znikają jakby w tej komnacie dalej, do której prowadzą kolejne drzwi. Może już przyspieszmy, bo chcemy skończyć przed północą, więc ja po prostu już dokończę. Słuchajcie. Widząc waszych towarzyszy, ruszacie w tamtą stronę i po chwili znajdujecie się faktycznie czymś, co wygląda jak sala tronowa wręcz. Widzicie, jak kapłan gestem ręki wskazał wam jakieś krzesła, które stoją po prostu dla jakichś wizytujących, zaś sam zasiadł na podobnym do tronu dębowym fotelu rzeźbionym w wilcze głowy i inne symbole Ulryka. Na jego szyi, tak jak już opisywałem, widać ciężki, srebrny łańcuch z wisiorem w kształcie wilczego łba na skrzyżowanych toporach i pod spodem wisi jeszcze właśnie ten sam topór widoczny na szyjach tych wojowników. Po czym jakby cały wasz orszak zamyka jeszcze tych dwóch Ulrykan, zamykają drzwi za sobą, stają tak jakby po obu stronach tych drzwi, tak żeby nikt nie przeszkadzał w tej audiencji. Mężczyzna bada was wzrokiem, czujecie ten przenikliwy, ciężki wzrok, który dotyka aż waszych dusz, po czym rzuca w waszą stronę, jeszcze żeby jakby wszystkiego stało się zadość, za wami też wszedł ojciec Ranulf z ojcem Odo oczywiście, którego tam posadzono na jakimś też krześle i dwóch z tych kapłanów gdzieś tam pomaga mu się ogarnąć, ojcu Odo. I słyszycie, jak donośny głos wydobywa się z płuc tego arcykapłana. Cóż, to wy pomogliście najwidoczniej ojcu Odo odzyskać to, jak patrzę na w stronę tej skrzyni, która w tym momencie leży między wami a nim. To paskudztwo. Teraz natomiast widzę, że ojciec Odo ledwo żyje. A po świątyni biegają mutanci. Ranulfie, mów, co tu się do licha dzieje? Widzisz, jak ojciec Ranulf struchlał. Ja tylko dodaję, też chciałbym to wiedzieć i też spoglądam na ojca Ranulfa. Ojciec Ranulf zaczyna się jąkać. No, arcykapłanie, tak jak arcykapłan polecił, wysłaliśmy tych oto dzielnych mężczyzn, co by pozyskali ten przedmiot, co by uchronili go, żeby nie wpadł w ręce sił chaosu. Natomiast w momencie, kiedy dotarli już do świątyni, działo się tak szybko. Ojciec Odo poprosił o wodę, po czym spożył ją i dostał jakiś drgawek, zaczął wymiotować na ziemi, po czym z kuchni wybiegli bardzo zmutowani słudzy i obsługa. Natomiast na zewnątrz, jak wyszliśmy z auli, zobaczyłem tłum naszych braci i naszych sług, którzy otoczyli jednego z tych mutantów. Straszny to widok. Nie wiem, czy to ktoś skaził, zatruł nasz zbiornik wodny. Ja spożyłem wino, ci mężowie także. Nic nam nie jest. Ewidentnie ktoś musiał
Ktoś musiał zatruć nasze zbiorniki z wodą. Widzicie, jak arcykapłan trawi jakby to wszystko, co powiedział ojciec Ranulf. Ojcze Ranulfie, zaiste, siły chaosu dotarły i tutaj, do świątyni Uryka. To niepojęte i nie powinno mieć miejsca. Ostatnie, czego potrzebujemy, to łowcy czarownic albo spluwa na ziemię świątynia Sigmara, której członkowie będą się tutaj pałętać po naszych korytarzach i po naszej świątyni. Ojcze Ranulfie, dopilnuj proszę, żeby ojcu Odo niczego nie brakowało. A moi ludzie rozprawią się z chaosem, który zalęgł w tej świątyni. I widzicie, jak skinął głową, a tych dwóch Ulrykan wyszło z pomieszczenia. Został tylko jeden w środku, ten, który niósł tą skrzynię i stoi w tym momencie za arcy Ulrykiem, z rękoma skrzyżowanymi na piersi. A co do was? I w tym momencie znowu mierzy was wzrokiem. Najważniejsze, by nie rozeszła się wieść o tym niefortunnym zdarzeniu. Chaos niedawno stanął pod naszymi bramami i wiadomość o tym incydencie doprowadziłaby do wybuchu paniki w całym mieście. Komendant Schutzmann mówił mi, że faktycznie wykazaliście się sporym talentem prowadząc dochodzenia, a obecność tej oto skrzyni potwierdza to, że można na was liczyć. Dobrze się składa. Chcę, byście dowiedzieli się, kto stoi za tym sabotażem i powstrzymali go. Zatrucie wody w świątyni Ulryka jest dużym problemem, ale nie jest czymś, z czym sobie nie poradzimy. Zatrucie całej wody w mieście będzie katastrofą. Sprawca bez wątpienia będzie próbował szerzyć zarazę w innych miejscach. Nie włączajcie straży w swe dochodzenie. Jest przydatna, ale do jej zalet nie należy dochowywanie tajemnicy. Tak jak już powiedziałem, ludność Middenheim nie może się o tym dowiedzieć. Miejcie oko na miejskie studnie, lecz nikt was nie widzi. Jeżeli zauważycie coś podejrzanego, zacznijcie działać. Wyśledźcie tych kurwisynów i skończcie z nimi. Na chwałę Ulryka. I w tym momencie na sam ten dźwięk ten Ulrykanin, który stał za nim, walnął się pięścią w pierś. Leibniz złożył dłonie na koniec przemowy, co jest ewidentnym znakiem dla was, że możecie odejść. I tą sceną kończymy dzisiejszą sesję. Dziękuję wam serdecznie. Dziękuję czatom, że byliście. Miki, zbieraj tam na kolejny przedmiot. Dzięki Sober za pierścień, Wiedźmi pierścień, który dostał Elliot. I słuchajcie, my się widzimy w grudniu na kolejnej części. A niebawem w niedzielę wracamy do Lustri, na którą serdecznie was zapraszam. No i kolejna niedziela to będą znowu maski. A w międzyczasie jeszcze Baśniomistrz i Tajemnice w Dziwnolasu, z tego co pamiętam, także no będzie się działo teraz. Dzięki serdeczne. Panowie, dziękuję i co? Dobrej nocy. Dzisiaj nie ma rajdu, nie ma nic innego. Dzięki, że byliście. Trzymajcie się. Pa. Pa. Bye, bye.